My do punktu 13 porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu miasta Bielsk Podlaski. A więc, szanowni państwo, zgodnie z paragrafem 70 ustęp 3 statutu miasta projekt uchwały grupy radnych został skierowany do zaopiniowania przez radcę prawnego. Informuję, że grupa radnych, 3 radnych złożyło projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie radnych. Byli to Tomasz Hryniewicki, Piotr Wawulski i Bogusław Mrozkowiak, a więc ci panowie radni złożyli taki projekt uchwały. A więc ten projekt uchwały został poddany do zaopiniowania przez radcę prawnego i burmistrza miasta. A więc w świetle wydanej opinii uzupełnienie postanowień statutu o zapis dotyczyć sporządzenia uzasadnień o określonym schemacie jest dopuszczalne w świetle artykułu 22 ustawy o samorządzie gminnym, a decyzja taka należy do Rady Miasta. Natomiast radca prawny zwraca uwagę na drobne uchybienia techniczne, w nawiasie błędy pisarskie, a mianowicie w uchwale w tytule uchwały poprawić literówkę w słowie uchwałę, a jest uchwalę. W paragrafie pierwszym poprawić znaczenie Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego poprzez pisanie DZ URZ Wojpol z 2023 roku, pozycja 2479. Poprawić w paragraf 1, poprawić w nadanej treści nowego paragrafu 70 ust. 2, po numerze ustępu 2 postawić kropkę, pod literą B poprawić literówkę w słowie uchwałą, jest uchwalą, i po literze E wstawić przecinek. Czy wnioskodawcy wnoszą o dokonanie autokorekty zgodnie z wskazaniami radcy prawnego, które odczytałem. Proszę teraz o wypowiedź w tej kwestii. Otwieram dyskusję. Pan Bogusław Mrozkowiak, proszę bardzo, udzielam głosu. Tak jak domagałem się przed chwilą, żeby sprawozdawca coś powiedział, tak ja tym razem pozwolę sobie również omówić to w kilku słowach, żeby była sprawa dla wszystkich jasna. Oczywiście składam od razu wniosek o poprawienie tych uchybień. Sypię się popiołem po głowie, ale przyznam się, że zwracałem się do, no potem w sprawach różnych powiem, o pomoc. No niestety radni są sami i pisząc, czytając wiele rzeczy, to samemu, nie mając możliwości korekty przez fachowca merytorycznego, to często takie błędy się zdarza, więc składam od razu wniosek. Może ja przepraszam, uprzedzę pana. Mam przygotowany projekt uchwały z naniesieniem tych propozycji, które właśnie pan radca zaznaczył, tych błędów, i jeśli państwo wyrazicie zgodę, to za kilka minut wszyscy z państwa otrzymają to. Dziękuję bardzo. Po poprzedniej sesji w internecie był komentarz, że zbytnio zajmuję się sprawami proceduralnymi, a nie porządkiem, czystością. Przyznaję, że tak rzeczywiście jest. Postanowiłem zasadniczo zajmować się sprawami regulującymi funkcjonowanie naszego samorządu. Tak, aby działał on jeszcze sprawniej i przyjaźniej dla mieszkańca. Przypomnę, że to samo opisał swoim programem wyborczym 10 lat temu były radny, który jest obecnie burmistrzem. No niestety nie ma go. Oczywiście nie znaczy to, że będę ignorował sygnały mieszkańców o niedociągnięciach. Uważam, że właśnie sprawy tak zwane proceduralne są zadaniem radnego, który ma nadzorować działania burmistrza, a nie zastępować jego służby i co miesięcznie składać mu meldunek, co ma zrobić, a co posprzątać. To zasadnicza przyczyna złożenia tego wniosku, tego projektu, który ma spowodować, że samorząd zacznie w tym zakresie funkcjonować sprawniej, bardziej transparentnie. Podczas Komisji Finansów, pytając o znaczenie tego projektu dla transparentności, usłyszałem od burmistrza, że urzędnicy dokładnie wiedzą, co robią i podchodzą do swojej pracy starannie. Oczywiście każdy wie, że uzasadnienie nie jest dla urzędników, ale mieszkańców i z pewnością dla radnych.
którzy muszą podjąć właściwą decyzję. A dlaczego? No, abyśmy za jakiś czas nie musieli usłyszeć od burmistrza: państwo tak głosowaliście. Obecnie do projektu uchwały przedkładanego przez burmistrza zamiast uzasadnienia dołączany jest wniosek, który wymienia jedynie powód, dla którego przygotowany został projekt uchwały. I to mieliśmy przykład tego bodajże na zeszłej sesji, jak i w punkcie 11 tej sesji. Niestety nie zawiera on informacji o skutkach wejścia w życie uchwały, sporadycznie wyjaśnia cel uchwały. Zdarzają się również przypadki przedkładania pod głosowanie Rady projektu uchwały, do którego nie dołączonego żadnego wyjaśnienia, a tylko informację, w jakiej sprawie jest projekt. Realizacja idei budowa społeczeństwa obywatelskiego wymaga, aby mieszkańcy byli w pełni informowani o przedkładanych Radzie projektach uchwał, aby wiedzieli, jaki będzie miała wpływ ona na ich codzienne życie. Dołączenie do projektu uchwały uzasadnienia umożliwi zapoznanie się z jego celami oraz skutkami, jakie może ona projekt spowodować. Nie tylko skutki finansowe. Ponadto będzie znaczącym źródłem informacji dla podejmujących decyzję o jej przyjęciu, czyli dla nas radnych. Załączenie unormowania uzasadnienia pozwoli wraz z upływem czasu na dokonanie oceny, czy uchwała spowodowała osiągnięcie celu, który został jej przypisany. Projekt zmiany statutu zakłada, aby dotychczasowe wnioski, które bardzo często nie zawierały odpowiednich informacji, zastąpić uzasadnieniem, które musi zawierać następujące wymogi. I do tych, które są, czyli uzasadnienie powinno zawierać co najmniej w statucie, proszę o precyzyjne określenie, co ma zawierać to uzasadnienie. Otóż pierwszy punkt. Wyjaśnić potrzebę i cel wydania uchwały. W wielu projektach będzie to dosłownie 2-3 zdania, ale każdy będzie wiedział. Drugie. Przedstawić aktualny obszar uregulowanego uchwałą. Czyli żebyśmy wiedzieli, jak jest teraz, co zmieniamy, jak będzie później. Trzecie. Przedstawić przewidywane skutki społeczne. Czyli jaki to ma wpływ na mieszkańców. Czwarte. Przedstawić skutki finansowe. Ile to kosztuje? I ostatni punkt. Wskazać źródło finansowania. Oczywiście pozostaje jeszcze opinia komisji, sprawdzenie pod względem formalno-prawnym. Proponowany przeze mnie projekt uchwały zawiera uzasadnienie, które starałem się opracować zgodnie z powyższymi kryteriami. Więc jeżeli ktoś przeczytał to uzasadnienie do tego projektu, to mniej więcej tak by musiało to wyglądać. To w zasadzie wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A więc proszę Państwa, w związku z tym, że jest wniosek. Słucham? Już chyba jest poprawiony, tak? A więc Państwo otrzymaliście projekt uchwały z uwzględnieniem tego wniosku, tak bym powiedział, czyli z uwzględnieniem poprawek, które sugeruje tutaj, czy podpowiada pani radca prawny. Chcę też poinformować Państwa, że projekt uchwały był skierowany do burmistrza celem zaopiniowania i burmistrz negatywnie zaopiniował projekt uchwały, uzasadniąc między innymi to tym, że rozpatrywaliśmy już w tej sesji petycję w tej sprawie, no i uchwała była taka, żeby nie przyjąć tej petycji. A więc jesteśmy w punkcie dyskusja i ja tylko poinformuję, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Zaraz, chwileczkę. A więc do dyskusji zgłosili się pan Bogusław Mrozkowiak. Jeszcze raz? Nie. Czy to jest? To już było. Pan radny Tomasz Surima, proszę bardzo, udzielam głosu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie burmistrz, szanowni państwo radni, szanowni mieszkańcy i szanowni wnioskodawcy tego projektu uchwały. Pozwólcie, że zadam kilka pytań, które są dla mnie kluczowe jako dla radnego, który ma podjąć decyzję, dlatego że tutaj posiłkuję się przede wszystkim dwiema opiniami. Jest to opinia radcy prawnego, która mówi w dużym skrócie o tym, że tego typu projekt uchwały nie ma uzasadnienia w ustawie o samorządzie gminnym i nie ma takiej konieczności wprowadzania. Opinia pana burmistrza przytoczona przez pana przewodniczącego też jest negatywna. I w związku z tym mam taki szereg pytań.
Mam pytanie o skutki organizacyjne i to będzie pytanie, na które nie wiem, czy dostanę odpowiedź, bo to jest pytanie prawdopodobnie do kierowników referatów. Jak wygląda praca przy sporządzaniu projektów uchwał? Chodzi mi o to, w jaki sposób pracownicy Urzędu Miasta pracują nad tymi projektami uchwał, nad procedowaniem. I pytanie jest następujące właśnie, w jaki sposób, czy możecie to Państwu oszacować, tego typu projekt uchwały wydłuży pracę urzędników, bo domyślam się, że wydłuży, i w jaki sposób też ci pracownicy będą na tym pracować. To jest jedno pytanie. Mam też pytanie do wnioskodawców o przewidywane skutki społeczne, dlatego że w tym uzasadnieniu, jeżeli byśmy, tak jak mój przedmówca powiedział, literalnie odbierać ten projekt uchwały jako ten wzorcowy z uzasadnieniem, to powiem Państwu szczerze, że no brakuje mi skutków społecznych, bo to jest sformułowanie na tyle szerokie, że wydaje mi się, że należałoby to doprecyzować. I nie chcę, żeby zabrzmiało to humorystycznie, ale w Państwa projekcie uchwały nie wskazujecie właściwie skutków społecznych, które chcecie zawierać w innych projektach uchwały, które mają zawierać skutki społeczne. Mi tego zabrakło, to jest moje takie wrażenie, więc ja bym chciał, żeby w tym uzasadnieniu jednak to było doprecyzowane, jaki rodzaj skutków społecznych, czyli co ma czuć, uważać, jakie wrażenie ma mieć mieszkaniec, radny, w jakim charakterze my możemy rozpatrywać też, no myślę, że jeżeli społeczne, tak, no to strukturę mieszkańców jako społeczności, społeczeństwa. Uważam, że jeżeli ma być to projekt uchwały, czyli w takich kategoriach prawnych, powinniśmy to doprecyzować. No i moje ostatnie pytanie też do wnioskodawców, to jest pytanie o taką zwyczajną praktykę samorządową. Czy Państwo wiecie, jeżeli tak, to proszę podać, w których konkretnie gminach w Polsce tego typu projekt uchwały wszedł w życie? Jak to wygląda, jak to funkcjonuje z perspektywy też urzędów gmin? Jeżeli są takie gminy, to chciałbym poznać, które. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Adwokat pan radny Bogusław Mrozkowiak. Udzielam głosu. Zacznę od końca, bo sądziłem, że pan Tomasz, radny Tomasz Sulima, zalicza się do ludzi młodych, jest otwarty, chce być prekursorem, chce być liderem, więc przyznam się, że nie skupiałem się, nawet nie patrzyłem, czy inne samorządy, wiem, że jest tak gdzieś uregulowane, ale nie skupiałem się na tym, bo a co przeszkadza, byśmy byli liderem? Niech się inni na nas wzorują. Czy to wszystko musimy od kogoś się uczyć? Niech się od nas uczą. Dlaczego musi być uzasadnienie? Pytanie. Dla transparentności, dla jasności, żeby wszyscy wszystko wiedzieli, żeby nie było niedomówień, że potem ktoś nie mógł powiedzieć, że pan głosował, a nie wiedział pan, na czym pan głosuje. Albo zarzut, że pan tak zagłosował. Wszystko będzie zapisane. Chodzi o jawność działania. Urzędnicy nie muszą więcej pracować, bo jak burmistrz powiedział na komisji, urzędnicy sporządzają wniosek i przykładałem się starannie do tej pracy. W związku z tym, żeby przygotować, ja sądziłem, że po prostu nie piszą tego we wniosku, nie napisali tego we wniosku, ale żeby dać projekt uchwały, to muszą wyliczyć skutki i wiedzieć, jaki to ma wpływ, jaki skutek ma dla mieszkańców. Więc sądzę, że nie będzie żadnej większej pracy, bo po prostu nie sądzę, że dotychczas było to nierobione. Po prostu było tylko niepisane. Zostawało to gdzieś w szufladzie, w materiałach związanych z przygotowaniem tej uchwały. I mnie chodzi tylko o to, żeby teraz był to element projektu uchwały. Już nie mówię, że nawet jak uchwała jest, to dobrze było, że miała uzasadnienie, ale przy sobie cały czas. Ale do projektu chociaż, żeby to było. Jakie są skutki społeczne? No dla mnie są bardzo duże. Transparentność, cały czas tam przewija się słowo transparentność w uzasadnieniu. Jest, w uzasadnieniu jest, transparentność jest bardzo. Proszę przeczytać uzasadnienie do tego projektu. Transparentność to jest główny powód
Główny jest powód, żeby Pan mógł głosować i wiedzieć, jaki to jest skutek. No przecież to cały czas, taki jest powód. A dla ludzi to jest jawność działania. Jeżeli ja teraz będę podnosił rękę, to każdy będzie wiedział, czego ja chcę. Bo rozumie, ile to będzie kosztować. Odpowiedzialność większa, jawna. Myślę, że odpowiedziałem na wszystkie pytania, bo jeżeli tak, to jestem gotów dalej odpowiadać. Dziękuję. Pani burmistrz, proszę bardzo, udzielam pani głosu. Bożena Teresa Zwolińska. Panie przewodniczący, szanowne panie i panowie radni. Ja chciałam zauważyć, że pan pewne elementy zaczerpnął z elementów formalnych projektów ustaw i uchwał, które są przedkładane i również przez obywateli i tak dalej. Natomiast samorządy działają w oparciu o przepisy prawa. Jeżeli jest delegacja ustawowa, to samorząd, w zależności od kontekstu, tak, czy jest zobowiązany do podjęcia takiej uchwały, czy może podjąć, tak? Na pewno, no bo mówię tutaj, musiałabym zerknąć do pana uzasadnienia, ale te skutki finansowe, pan chyba podał jakiś tam przykład, mi, że nie ma skutków finansowych. To tak nie do końca mi się wydaje, bo jeżeli na przykład jest wprowadzana, powiedzmy, jakaś uchwała, burmistrz przedkłada, załóżmy, projekt uchwały, to skutki mogą być finansowe pewnych działań w okresie rocznym czy perspektywicznie w okresie kilku lat. Ale mówię, pan zasięgnął z budżetu, w ogóle zasięgnął kryteria dotyczące projektów ustaw. A wie, to można przenieść, tak, bo pan chce transparentności. Do tej pory było tak, że uzasadnienia były pisane i to były w sumie dobrze. Ja też czasami miałam uwagi, bo na przykład jeżeli jest wprowadzana, jest jakaś zmiana i ona wynika z ustawy, no to ja chciałabym wiedzieć, że jak było wcześniej, jak jest teraz, tak? Natomiast tutaj z tymi skutkami społecznymi, no jeżeli jest delegacja ustawowa, no to ustawodawca wie, co robi, tak, że te skutki społeczne powinny być korzystne, tak, dla społeczeństwa, dla obywateli, bo my jesteśmy jak gdyby no, tą instancją, jesteśmy samorządem, który jest troszeczkę niżej niż powiedzmy parlament i tak dalej, te dwie izby wyższe. No, dziękuję. Dziękuję. Adwokat pan Bogusław Mroskowiak, udzielam panu radnemu głosu. Zgodzę się z panią burmistrz, wiceburmistrz, zastępcą burmistrza, przepraszam, że takiej delegacji nie zawiera ustawa. Ale od czego mamy statut? W statucie nie powtarzamy żadnych ustaleń uchwał i ustawy. W statucie zawieramy uszczegółowienia. I ja nie rozumiem żadnej sprzeczności. Tu nie ma żadnej sprzeczności. Ja wiem, że nie musi być, ale może być. A jeżeli teraz się uzasadnia, dlaczego warto to zrobić, to radni sami zdecydują teraz głosując, czy warto to zrobić, czy nie. Od tego jesteśmy radą miasta. My mamy decydować. Pani mówi o skutkach finansowych, że może być skutek za 2-3 lata. A co stoi na przeszkodzie, żeby to w uzasadnieniu napisać? Przecież można właśnie to, co pani powiedziała, napisać. Skutek będzie taki, taki przewidywany. Ja nie mówię, że mam dokładne wyliczenie, przecież to... I w ustawach tego nie ma. Skutek za 2 lata będzie taki, taki. Przecież to można wszystko napisać. I jeżeli pani mówi, że pisanie uzasadnień wygeneruje koszty, to ja się... Nie generuje. Ale spokojnie. Uszczegółowienie pisania teraz wyjaśnień do projektu spowoduje koszty, to ja się ponownie pytam, jak to było robione dotychczas. No jeżeli robi się jakąś uchwałę, która spowoduje jakieś działanie, które wymagające nakładów finansowych, no to chyba żaden burmistrz nie podpisze takiego projektu, a my radnie nie uchwalimy, jeżeli nie będziemy wiedzieli, co nas czeka, jak to zdecydujemy o tym. Jeżeli robimy podniesienie stawki opłaty za śmieci, to musimy być świadomi, jakie to skutki społeczne będzie miało i jakie finansowe. No konieczność jest taka. No i wtedy, i to jest robione, no ja właśnie o to mi chodzi. Jeżeli jest robione, to co to może zmienić w przyszłości?
Ja tylko chciałem usankcjonować, żeby się nie zdarzało tak, jak się zdarzyło dzisiaj w punkcie 11, czy na zeszłej sesji z budżetem obywatelskim, z konsultacjami, że uzasadnienie to jest jeden punkt. Stąd są te uszczegółowienie, co musi zawierać to uzasadnienie. A że ja to teraz nazywam uzasadnienie, mogę zostawić wyraz wniosek, no to bez znaczenia chyba. Wydaje mi się, że to jest coś nowego i naprawdę to się przyczyni do jasności sprawy. A jeżeli czegoś nie można określić, to pisze się w tym punkcie, że jest nie do określenia. Bo ja rozumiem, że pewne rzeczy są trudne, będą do sprecyzowania. Wtedy na siłę się nic nie wymyśla, tylko się pisze, że nie jest taka możliwość. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Tomasz Sulima się zgłosił, udzielam głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrz, szanowni państwo radni, szanowni mieszkańcy i drodzy wnioskodawcy. Pozwólcie, że tutaj się jeszcze odwołam do uzasadnienia, bo ja odbieram to uzasadnienie do tego projektu uchwały jako pewien wzór do rozporządzeń, nie wiem, ministerialnych, premiera Rzeczypospolitej. Dołączane są często załączniki, jakby, w których widzimy, jak co ma wyglądać. Ja tak to odbieram. Tylko teraz tak, no w punkcie przewidywalne skutki społeczne ja czytam bardziej o intencjach, które stoją za tym wnioskiem. Cytat. Niejednokrotnie sam projekt uchwały nie jest przystępny dla osób, które nie mogą poświęcić tak wiele czasu, aby zrozumieć jego zapisy. Więc jakby w świetle tworzenia prawa, a my jako Rada Miasta tworzymy prawo lokalne, to zdanie nie ma charakteru normatywnego, tylko intencyjny. I teraz tak. Ja częściowo podzielam nawet intencje wnioskodawców, natomiast obawiam się, że ten projekt uchwały z takim uzasadnieniem to będzie kolejny bubel prawny, który możemy przyjąć. To jest niebezpieczne, dlatego że ja odpowiadam jako radny miasta przed mieszkańcami za tym, żeby bubli prawnych nie przyjmować. I przepraszam, ale no, tych skutków społecznych ja tutaj nie widzę. Nie wiem, czy uzyskam odpowiedzi na swoje pytania, dlatego że ja potrzebuję jednak takiego feedbacku ze strony Urzędu Miasta, bo ja tego po prostu nie wiem. Ja nie wiem, jak pracują urzędnicy, referaty, ile trwa praca nad tworzeniem projektów uchwał, więc ja tego nie wiem. Ja nie znam realnych skutków, a te skutki mogą być też takie, że pracownik zajmujący się pisaniem uzasadnienia nie zajmuje się inną czynnością. Tego po prostu nie wiem. Wydaje mi się, że aby przyjąć ten projekt uchwały, potrzebujemy konsultacji mimo wszystko. On nie jest jeszcze gotowy i ja dzisiaj nie jestem w stanie zagłosować za, dlatego nie wiem, być może po prostu to jest pytanie do państwa wnioskodawców. Może przełóżmy to na kolejny raz, na kolejną sesję. Zastanówcie się, co powinno zawierać to uzasadnienie, dlatego że no w moim przekonaniu ten punkt o przewidywanych skutkach społecznych to jest wylewanie dziecka z kąpielą. Ja tutaj nie widzę nic o skutkach społecznych, widzę tylko o intencjach. Co państwo chcecie osiągnąć, przed czym uchronić, to są intencje, które stoją za tym wnioskiem. Więc jeżeli ja mam traktować to uzasadnienie do projektu uchwały jako pewien wzór, jak mają wyglądać uzasadnienia przyszłych projektów uchwał, dla mnie to jest niewystarczające. No i w świetle prawa ja nie jestem w stanie jako radny takiego prawa tworzyć. Dziękuję. Dziękuję. Ad vocem pan radny Bogusław Mrozkowiak. Udzielam głosu. Dodam tylko, że jeżeli pan uważa, że to, co proponuje, jest mało wystarczające, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby piszący projekt rozszerzył go o jakieś wyjaśnienia. To nie ma problemu. Dla mnie skutek społeczny, którego panu brakuje, to jest to, że ludzie zrozumieją, co my robimy, czym się zajmujemy, dlaczego podjęliśmy taką, nie inną decyzję. To jest skutek społeczny, podstawowy. Zrozumienie ludzi, co my robimy dokładnie. Ja oglądam sesję od 13 roku. I bardzo dokładnie je oglądam. I wierzcie państwo, że nie mając dostępu do tych materiałów, które mam teraz dostęp, to trudno było czasami ocenić, dlaczego została tak, nawet uzasadnić sobie, dlaczego została podjęta taka, a nie inna decyzja. Po prostu nie miałem materiału. A skoro jest to sporządzone we wniosku, to tylko będzie teraz musiało być sporządzone. Mówi pan, że pan nie wie, jak urzędnicy pracują. No, tyle lat pan jest radnym, żadnego projektu pan nigdy nie przygotował. To rozumiem. No, tyle lat radnym, nawet pan nie wie, jak urzędnicy pracują nad projektami. No, ja akurat projekt zrobiłem, będąc świeżo upieczonym radnym, jak pan powiedział, i ja już wiem, jak to wygląda. I w sprawach różnych omówię to. Bo już nie chcę teraz, no pan przewodniczący, że tak powiem, śmiechem komentuje moje wystąpienie, co jest bardzo niegrzeczne. Proszę tak więcej nie robić. Proszę pana,
Przepraszam, ale ja uwagę zwracałem koleżance, z koleżanki to było, a nie do pana. Czego pan jest taki... No dlatego, że pan jest przy mikrofonie, wszystko słychać. A nic nie powiedziałem. Ja słyszałem. A co pan słyszał? Przepraszam. Aluzja. Nie, proszę pana. Proszę o szacunek, jeśli pan chce być szanowany. Właśnie chcę być, dlatego proszę, żeby takich komentarzy jaki robić. To był komentarz? Ja nie udzieliłem żadnego komentarza. Czy ktoś z państwa radnych słyszał mój komentarz jakiś na temat wypowiadającego się pana radnego? Proszę powiedzieć, proszę się zgłosić. Nikt nie słyszał. Ja słyszałem. Dziękuję. Proszę mówić, ma pan głos. Mówi pan, że to jest bubel. To proszę powiedzieć, co tam jest z tego rodzaju, co powoduje, że to jest bubel, jaka przyczyna? Nie potrafi się pan do tego odnieść. Tak? Transparentność, podstawa rzeczy. Jak nie ma skutków społecznych? Są skutki społeczne. Uważam, że nie uzasadnił pan tego, a argumenty, które pan przed chwilą przytaczał, że wymaga to, nie orientuje się pan, to nie jest argument, żeby tego nie było. Skoro pan się nie orientuje, to wcale nie znaczy, że to nie powinno być. A jeżeli pan sobie nie zadał trudu przed krytykowaniem tego, żeby to sprawdzić, no to już jest dowód jednoznaczny, jak pan traktuje inicjatywę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, proszę o szacunek. O nic innego. Niezależnie od tego, kto jest jakimś radnym, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy młodym, czy starszym, każdemu radnemu okazuje szacunek, jaki mu się należy na tej sali obrad i nie tylko na sali obrad. Poza salą obrad też z takim szacunkiem odnoszę się do wszystkich ludzi. Uwagi pod moim adresem chętnie przyjmę, ale nie takie uwagi, że nikt nie słyszał tej uwagi, tylko jeden pan radny, który jest alfą i omegą, czy coś w tym rodzaju, słyszał i ja powiedziałem coś. Pan Tomasz Sulima, proszę bardzo, ad vocem. Dziękuję, panie przewodniczący. Ad vocem. Panie Błogosławie, podczas gdy pan miał wypowiedź, ja czterokrotnie przeczytałem ten projekt uchwały. To też jakby świadczy o tym, jak bardzo jest lakoniczny. I w tym projekcie ani razu nie znalazłem słowa transparentność. Może warto po prostu to słowo jednak tam wrzucić, a nie twierdzić, że ono tam jest. I teraz tak, pan twierdzi, że to nie rodzi żadnych skutków. Na jakiej podstawie? No, pan to przeczuwa, może pana kieruje intuicja. Moje pytania do kierowników referatów ma charakter merytoryczny. Oni wiedzą, jak pracują z projektami uchwał, oni mi powiedzą, jakie realne skutki to przyniesie. Bo jeżeli na przykład urzędnik, pracownik danego referatu ma rzucić swoje obowiązki, ma pisać uzasadnienie, to ja chcę o tym wiedzieć. Dlatego uważam, że taki projekt uchwały, który ma pewne racje, za nim stoją, on powinien mieć swoje uzasadnienie. I bardzo mi przykro, ale mam wrażenie, że ten przykład tworzenia bubli prawnych idzie z góry, z polskiego parlamentu. Być może pan się za bardzo naoglądał tego, jak funkcjonują polscy parlamentarzyści w Sejmie. Jeżeli pan twierdzi, że możemy to poprawić za chwilę, jak tylko to przyjmiemy, tym to się kojarzy z najgorszym wymiarem demokracji, pseudodemokracji, które ja widzę na Wiejskiej w Warszawie. Ja jestem przeciwny, dlatego że ja nie chcę tworzyć tego typu bubli prawnych. Zajmujemy się prawem lokalnym tutaj w Bielsku i nie przyjmuję do wiadomości takiego rozwiązania, że przyjmijmy teraz to jak jest, a później sobie poprawimy. Nie, to nie jest Sejm Rzeczypospolitej, to jest Rada Miasta Bielsko-Podlaskiej. Dziękuję. Dziękuję. Ad vocem pan radny Bogusław Mrozkowiak, udzielam głosu. Panie radny, ja powiem, że ja nie chcę dodać urzędnikom obowiązki, bo to jest właśnie ich obowiązek, oni mają taki obowiązek. To ja nic nie dodaję, ja nic nie mówię nowego. Urzędnik, jeżeli na polecenie burmistrza przygotowuje projekt, to jest jego obowiązkiem. I on to musi zrobić starannie, tak jak powiedział burmistrz. Urzędnik pracuje starannie. Słowa burmistrza. Więc ja nie rozumiem, co ja dorzucam. To teraz będą pracować bardzo starannie, a dotychczas nie pracowali starannie? Rzeczywiście, przyznaję, że brałem udział w pracach w parlamencie nad różnymi dokumentami. Raz nawet mi się zdarzyło uczestniczyć w posiedzeniu, gdzie było niejako oczywiście poseł nad ustawą. To prawda.
I co stoi na przeszkodzie przenieść dobre wzorce? Przecież tu nie będzie nikt wymagał takich uzasadnień jak do ustaw. Tu jest wszystko prostsze. I panie przewodniczący, jeszcze chciałem się odnieść do tego alfa i omegi. Nie wiem, czy to było też stosowne. Jeżeli pan mi zarzuca, że ja się zwróciłem uwagę, to proszę mi też takich słów nie rzucać poza mikrofonem. Proszę zabrać głos i wtedy powiedzieć. Pan Tomasz Sulima, proszę panie radny, udzielam głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Adwocem, mam nadzieję, że ostatni raz. Ustawa o samorządzie gminnym. Pamiętam, jak zostałem radnym, dostałem taką książeczkę, okładka była koloru żółtego. To była książeczka dla każdego radnego, to była ustawa o samorządzie gminnym. Teraz tak, ustawodawca w roku 1990, jak się nie mylę, on nie przewidział w tej ustawie takiej konieczności. Teraz tak, jakie to rodzi skutki prawne i społeczne? Czy to oznacza dla nas, że zdaniem ustawodawcy, urzędnicy, osoby pracujące w urzędach, czy oni wykonują swoje prace nierzetelnie? No chyba nie. Wydaje mi się, że jeżeli to funkcjonuje od tylu lat i nie było takich zastrzeżeń do tej pory, ja przynajmniej ich nie miałem. Jeżeli miałem jakieś pytania, to kierowałem je do danych referatów czy do pana burmistrza. I w tym momencie my podważamy, może nie podważamy, ale w jakiś sposób prowadzimy, toczymy spór z ustawodawcą, który takiego obowiązku na rady gmin nie nałożył. Dlatego ja nie widzę takiej potrzeby i cały czas to uzasadnienie mnie nie przekonuje i cały czas uważam, że jest napisane w sposób lakoniczny. Powtórzę jeszcze raz, że nie widzę tam realnych skutków społecznych, jedynie intencje. Więc jeżeli mamy to przyjąć, to uzasadnienie powinno być poszerzone, nie powinno zostawiać żadnych wątpliwości, po to, żeby to nie był wniosek intencyjny, tylko żeby to był dobrze napisany projekt uchwały, bo tego właśnie myślę, że oczekują nasi mieszkańcy. W takiej sytuacji, jakby wobec braku odpowiedzi na moje pytania, ja bym głosował na nie. Dziękuję. Dziękuję. Pani burmistrz Bożena Teresa Zwolińska, udzielam pani głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, tutaj właśnie zwracam się do pana Mrozkowiaka. Wydaje mi się, że problem polega na złej interpretacji tych kryteriów, które pan zawarł w uzasadnieniu, bo jak ja bym do tego podeszła? My jesteśmy samorządem, jak gdyby o szczebel niżej. My działamy w zgodzie z prawem, z ustawami, które uchwala parlament. Pierwsze, a wyjaśnić potrzebę i cel wydania uchwały. I teraz bym to podzieliła na dwie części. Jeżeli jest oblig, to znajdę w uzasadnieniu ustawy. Z czego to wynika? Podejrzewam, że znajdę tam. A nawet z kontekstu, powiedzmy, zapisów zawartych w ogóle w tej ustawie zobowiązującej samorząd do podjęcia, radę do podjęcia takiej uchwały. Jeżeli jest, powiedzmy, fakultatywność, to bym pisała w tym duchu, właśnie też o tym celu, o tej potrzebie, z punktu widzenia jak gdyby społecznego, dlaczego podjęcie uchwały przez Radę jest takie ważne. Przedstawić aktualny stan, drugie kryterium, jak gdyby druga część tego uzasadnienia, przedstawić aktualny stan obszaru regulowanego uchwałą, czyli nic innego jak powiedzmy analiza stanu takiego prawnego i na szczeblu lokalnym i tak w ogóle. Coś tam bym napisała. Później C, przedstawić przewidywane skutki społeczne, ale nie transparentność, nie. Chodzi o skutki społeczne, merytoryczne uchwały. Bo ja rozumiem, że pana intencja jest taka, żeby Kowalski, który zapoznaje się z wnioskiem, nie musiał sięgać do projektu, no może, ale nie musi, do projektu uchwały i on z tego uzasadnienia wyczytałby, co taka uchwała wniesie dla niego, tak? Ale to nie dotyczy, owszem, pośrednim skutkiem to byłaby transparentność, ale skutek społeczny to ma być merytoryczny, wynikający z treści tej uchwały.
później przedstawić skutki finansowe. Czyli tak jak powiedziałam, trzeba byłoby dokonać analizy w zależności od tego, jakiego obszaru dotyczyłaby ta uchwała. To też da się, powiedzmy, wyliczyć, tak? Mniej więcej, w zależności od branży, tak? Wskazać źródło finansowania. No i tutaj mamy tak, budżet. To bym wskazała albo wydatki bieżące, albo wydatki majątkowe. Bo ja mówię pod kątem, jak ja bym to zrobiła. Bo pan mówi o transparentności, to jest element pośredni tego, żeby ten Kowalski wiedział. No ale mówię, no nie ulega wątpliwości, no tutaj z panią mecenas rozmawiałam, pani zresztą, pana rad też tam napisała, że jest taka możliwość, tylko chodzi o interpretację, żeby urzędnicy wiedzieli, jak do tego tematu podejść. Bo to nie chodzi o transparentność taka w ogóle, no mówię, to jest element pośredni. Natomiast chodzi o stronę merytoryczną. O tak, dziękuję. Dziękuję. Ad vocem pan radny Bogusław Mrozkowiak, udzielam głosu. Bogusław, przepraszam, coś. Oczywiście zgadzam się z panią, tylko chciałem tylko powiedzieć, że o transparentności to ja mówiłem uzasadniając ten projekt. Jeżeli będzie projekt, który będzie robiony według tych zasad, to tam transparentności już nie będzie, bo to skutek społeczny będzie inny. Jeżeli zrobimy podwyżkę, tak jak mówiłem, podwyżkę czynszu, to określimy, jaki to skutek społeczny niesie, bo to dla ludzi tam zuboży, zmniejszy ich możliwości, no są jakieś skutki i to wtedy tam chodzi. W tym projekcie jest mowa o transparentności, bo to jest skutek dla tego projektu, a nie dla innych projektów. To ja się z panią zgadzam, że o to mi chodziło. Szkoda tylko, że pani tych uwag, że te uwagi nie zostały zamieszczone w piśmie burmistrza. To też by było łatwiej właśnie rozmawiać, bo to... Dziękuję bardzo. Dziękuję pan. Przepraszam, pan Krzysztof... Nie, wycofał się pan, tak? Dobrze, a więc proszę państwa, nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję i projekt uchwały z uwzględnieniem poprawek, który państwo otrzymaliście, poddaję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć. Nie jesteś. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk. Za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk. Przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk. Wstrzymuje się i podnieść rękę. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw 7, 0 wstrzymało się od głosu, 4 radnych jest nieobecnych, a więc uchwała została podjęta. Proszę państwa, przechodzimy do punktu.